Witam Państwa serdecznie i pozdrawiam z mojego domu w Rząsce i zapraszam na 674 spotkanie w krakowskim Salonie Poezji. Niestety wciąż online, w niedzielę 11 kwietnia o godzinie 12. We wrześniu minęło 50 lat od śmierci Jana Staudingera. Tytuł naszego spotkania Staudingerem, ponieważ kiedyś w naszym życiu codziennym mówiło się często właśnie Staudingerem. Jego fraszki służyły do puentowania absurdów codzienności, do ośmieszania głupoty, do obnażania damsko-męskich uzależnień i układów. Scenariusz ułożyła Beata Malczewska, moja koleżanka z Narodowego Starego Teatru, i razem z Bogdanem Słomińskim w 6 scenicznych odsłonach opowiedzą niemal kabaretowe historie z domniemanego życia pisarza, posługując się wyłącznie jego fraszkami oraz kilkoma cytatami z prozy autora. Beatka napisała tak. Na tle obrazów przedstawiających krakowsko-salwatorską scenerię przedstawiamy sekwencję absurdalnych spotkań, omyłkowego flirtu i gry małżeńskiej. Komediowe puenty są pretekstem do odsłonięcia w finale nieoczekiwanego paradoksu. Ujęty we fraszki ponad pół wieku temu opis stylu klas politycznych zdaje się być pisany dziś. Aktorom akompaniuje kompozytor i pianista Dawid Sulej-Rudnicki. Serdecznie zapraszam.